Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Tak. Drzwi? Tutaj? Bo to jest sklep z drzwiami, tak? Tak, tak. A dlaczego pan pyta? Bo tak krzyknął się, zdziwił, że tutaj to... Nie, bo ja jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni i się ciągle nie mogę przestawić. Właśnie się zdziwiłem, że weszła świnia i coś mówi. Ale już słucham pana, o co chodzi. Chciałem kupić drzwi. Mhm. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Przez drzwi. Czyli? Są. To bym wziął. Jakie? No takie, żeby się otwierały i zamykały. O. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Są. Spełniamy marzenia. Wejściowe? Tak. Nie, znaczy wejściowe, wyjściowe dokładnie, żeby w dwie strony działało, żeby można było wejść, wyjść. Wyposażone w specjalny system w tej i we w te. Właśnie z tym systemem koniecznie tak. A są takie akurat na stanie z tym systemem? Są? Są. Są. Nawet powiem panu ciekawostkę, że innych nie ma. Dobra, to teraz uwaga. Do czego te drzwi w zasadzie mają być? Nie wiem. Do domu, do rzeźni, do pokoju, do pomieszczenia, jak się oprawia świnie, do kuchni, do takiego magazynu na kości i mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie moczy ogony w rynnach i z prężonym powietrzem oddziela się słoiny od szczeciny? Do pokoju. Do pokoju. Do pokoju, człowieku! Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały, wejściowe, wyjściowe do pokoju. Pokój jakie u? Pokój kreskowany. Na pewno? Z kreską, tak. Pokoju. A ten pokój to duży, mały? 18 metrów. 18 metrów. Kwadratowy. Właśnie poproszę takie drzwi dokładnie do pokoju, 18 metrów kwadratowych. Mhm. Dokładnie, bo to rozumiem, że to im większy pokój, to pan ma przeliczyć, to się przelicza na futrynę. Tak, i... to nie ma znaczenia. To się pan pyta. Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów, no to już się można pobawić. Dobra, ci co, to mamy? Tak. A, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, czy są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Najważniejsze, żeby nos był po środku, tak? I żeby siekierą centralnie przyładować w ten środek. Może by pan jakieś pomocnicze pytanie zadał? Pan woli wychodzić, przechodzić przez prawe drzwi, czy preferuje pan przechodzenie przez lewe drzwi? Tak. No co tak, co tak? Jak te drzwi mają się otwierać? Na prawo czy na lewo? Na oścież. Ale na prawą oścież, czy na lewą oścież, czy na... No tak dobrze nie wiem, bo nie wiem, o co chodzi w tym... Cholera jasna! W rzeźni wszystko było proste. Świnia prąd. Się przewaliła na prawo czy na lewo. Co za różnica tutaj? To inaczej. Jak pan stoi przed drzwiami, tak? To po której stronie ma pan klamkę? To zależy, po której stronie drzwi stoję. Czy w pokoju stoję przed wyjściem, czy w korytarzu się pragnę dostać do środka? Z korytarza. Czyli to... To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził, czy wychodził? Bym chciał tak mniej więcej rozłożyć po pół. Ale za pierwszym razem, jak będę te drzwi przywiozł, to pan przez te drzwi wejdzie, czy pan przez te drzwi wyjdzie? Co pan przez te drzwi zrobi? Wychodzę, ładna pogoda, się nie będę kisił w pokoju. Kurde, idę! Tak jest, pewnie. Co pan będzie siedział w pokoju z martwymi cielakami? Dobra, to teraz uwaga. Teraz uwaga, niech pan zamknie oczy, sobie wyobrazi, że pan podchodzi pod drzwi, stoi pan pod drzwiami, za panem leży 7 cielaków, teraz uwaga. Po której stronie jest klamka? Po prawej. Po prawej. Nie, po lewej. No to po prawej czy po lewej? Nie wiem. Dlaczego? Za blisko drzwi podlazłem. Cofnij się pan. Tam cielaki są, panie cielaki! Dobra, po lewej. Po lewej? Po lewej. Na pewno? Na 100% po lewej. Dobrze. Pokaż pan jeszcze raz. Po lewej!
Po lewej! Czy to jest prawa ręka, co pan pokazuje? To jest prawa ręka, to jest prawa ręka. A ta? Która? A, bo jeszcze ta jest. Prawa, lewa zawsze mi się myli, prawa, lewa. Inne nie, prawa, lewa, w sumie podobne. To panu się myli prawa, lewa, co ma świnia powiedzieć, jak ma jeszcze przednią i tylną? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być dopiero cyrki. Czy ma pan jakiś sposób, żeby odróżnić prawa, lewa? Ja bym się zapamiętał. Oczywiście, oczywiście. Niech pan to sobie raz na zawsze zapamięta. Prawa ręka to jest ta... Jak się śpi na brzuchu, to od ściany. To jest prawa ręka. Od ściany. A ja w nogach śpię. Tak w nogach. Normalnie z tyłu w nogach. No to po nodze mąż zapoznać. Prawa ręka zwisa nad prawą nogą stojącą, a prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. Czyli konkretnie, która to jest? To w butach gówno widać. Inaczej trzeba. Prawa ręka, teraz to się nią pisze. Tak. Pisze się prawą tak. ręką. Chyba, że jest pan mańkutem. Nie. Wtedy pan pisze lewą ręką. Nie. Ale pan nie jest mańkutem, więc górą ręką pan pisze... Tą. Tak. Nie! Jak to? Nie jestem mańkutem. Wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Czytam prawą, jem prawą, wszystko... Stop. Jak pan ręką czyta? Jestem tłumaczem, jak tłumaczę z niemieckiego. Patrzy pan, prawo ręką, lewą czytam polskie, prawo niemieckie czytam polskie, prawo niemieckie, lewą polskie. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Nie, 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 nie. Patrzy pan, to ty lewą ręką stop, stop, a prawo... Stop, halt! Panie, bo albo zaraz pierwszy tak trafi, albo pana, albo ja panu trafię. Jakie pan świętu chce te drzwi? Panie, nie wiem, o co chodzi w tym. Prawe czy lewe? Nie wiem. Prawe? Nie wiem. Czy lewe? Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Prawe, prawe, czy lewe? Prawe. Jakie? Obrotowe! Prawo skrętne czy lewo skrętne?